takie poświęcenie? Nie, no dadzą. I tam pójdzie sobie też świece się pali. Latem są takie metodami. No widać było, że odjechali ci trochę, brakiem. Zalewa, żebyś nic nie zegrał, tylko wiesz. Teraz kurczę z ujce, no apel ci, żebyś... No ale jeszcze dużo szumy. Gdzie jest? Starzy kłowy robi. Nie? No starzyk do 17 może nie zdążyć. Kurwa, jakie kolana ma. To nie jest takie proste. Patrz na osób, czy dopinguje. Zalew. Zalew. Patrz, ile osób dopinguje. Stefan, widzisz, jak to się robi? Brawo, Szymon! Brawo, Szymon! Z roboty wrócił. Kolanka zajechane. Z roboty wrócił. Szacuneczek. Kilka słów komentarza, Szymon. Jak było? Czy było ciężko chyba? No na pewno nie jest to proste, ale... Czego się nie robi? Ważny świat radę. Dałem radę. Brawo, kapitan dał przykład. Czemu się nie pomodliliście za awans w czasie Europy? A był? Była taka modlitwa? Była. Zalewa szedł na kolanach. Naprawdę, kapitan, widzisz? Szacuj ze spodnie, tak? Starzyk się poddał. Liczy się charakter. Za starzyk? Starzyk się poddał, a Stefan takie męki tam przeżyła. Nie wiadomo, czy doszedł. Starzyk to już to. Pokaż nogi. Pokaż kolana. Nie. Szymek. Star? No, pokaż. Dla widzów. Co ty gadasz? Ale lipa, że tu nie widać, nie? No, strasznie. Widzimy, ciężka praca popłaca. To nasz fizjo rozdaje pamiątki. Pamiątki z Fatimy, tak ze świętego miejsca. Chciał mi podejść, wiedziałem. No moje trzeba było się pomodlić za... Nóżka już nie boli, fizjo? Nie, nóżka już nie boli. Hula, nie? Bardzo widzieliśmy wczoraj na boisku. Bardzo dobrze chodzi. To się cieszymy. Nie biega, chodzi. Takie duże. Cieszymy się. Jesteśmy do meczu z Portugalią. O kurde, czekaj. Jesteś? Tak. Zobaczmy fenomenalną sztuczkę techniczną Mateusza Praszelika. Gościu z Portugalią to zrobił. A, sztuczki nie grają. Chciałbym powiedzieć, że Marcin Grabowski na turnieju w La Manza założył się z trenerem Chłupcem, że jeżeli awansujemy, to wiecie wszyscy, co Marcin zrobi. Tak, on to zrobi. Bardzo śmieszne teraz. Cały czas się szkolimy, wiedza, czytamy. Prawda, Michał Król? Nie spojrzał nawet, taki poczuty. Właśnie wracam z wycieczki z Fatimy. Jak było na wycieczce? W porządku, zobaczyliśmy kościół od środka i ogólnie całą Fatimę, najciekawsze miejsce. Słyszałem, że bardzo lubisz grać w taki wiatrek, był ostatnio, że to bardzo pomaga. Fajny wietrzyk, trochę białe włosy, lepiej jak piłka z fioła przy moim wybicie z piątki. Też fajny rożny tam był, troszeczkę się przeliczyłeś, ale opanowałeś sytuację szybko. Opanowałem sytuację, wybroniłem sytuację, więc dałem radę generalnie. Jakości, ale także dużo dobrego humoru. Numer 33. Jest ją, Kasper Wełk. Jest Mateusz Praszelik, zawodnik znany z niekonwencjonalnych zagrań. Mateusz, opowiedz nam o swoim meczu z Portugalią. Która akcja była najlepsza w twoim wykonaniu? Ciężko jest tak określić. Było sporo tych akcji. Licz się dobro drużyny. No ale ta dziureczka jednak założona, którą wrzuciłeś na Twittera, polubił ją nawet Kuba Rzeźniczak, no to szapoba. Tak, no. To jest mój repertuar z wodą. Jeden taki mój zbór właśnie jest z repertuaru. Nie wiem, co mówić tutaj. Licz się dobrą drużynę i ja byśmy awansowali. Tak proszę. Szybki nie tylko na boisku. Mateusz Szwed.
No Mateusz, też miałeś jedną spektakularną akcję w meczu z Portugalią. Co się stało? Dlaczego zacząłeś wiązać buta, kiedy mieliśmy rzut wolny? To muszę narzekać na producenta, tak, że podczas meczu rozwiązał mi się but i to tak w doskonałej akcji. Ale no, nie mogę wybrać inaczej, musiałem zawiązać buta, bo inaczej mógłbym się przewrócić i nie zdążyć do defensywy, a to on byłby bardzo zły za to, że się opieprzył na boisku i bym dostał tak zwaną wędkę. Ale był bardziej zły, gdy nie zdążyłeś do tej piłki, która była podana idealnie do ciebie. Nie, to ja już nawet trener się tylko cieszył, że sędzia zakończył mecz. Bo nie, trener się nie cieszył. Nie, właśnie zeszło z niego powietrze, żeby się skończyć. Byłem na ławce, Mateusz, byłem na ławce. Ja byłem całą mecz, mogę coś powiedzieć. Duże wrażenie zrobili na was ci rywale, czyli i Hiszpania, i Portugalia. Kto większe? Znaczy, wiadomo, że Hiszpania bardzo dobrze operowała piłką, szybko to robiła, a Portugalczycy tak silni fizycznie, bardzo dobrze się poruszali, ale tak bez jakichś wielkich wyczynów. No ty, Kasper, troszeczkę tam powalczyłeś z Hiszpanami, zwłaszcza jeżeli chodzi o te górne piłki, ale zbyt często w futbolówki przy nodze nie miałeś w tym meczu. Nie, no, z tyłu najlepszy przy kimś, z jakim grałem. W środku pola bardzo dobrzy zawodnicy, obrońcy na dużym spokoju wyprowadzali piłkę. No, ja przyznam, że z lepszym przeciwnikiem nie grałem i pewnie szybko już nie zagrał. A powiedzmy, Mateusz, czy jesteś w stanie powtórzyć? Bo wiem, że się wzorujesz na pewno na Szymonie Zalewskim takie elastiko, jakie zaprezentował z Hiszpanii. Znaczy, Szymon Zalewski to jest niebywały technik, więc raczej nie powtórzę tego tak doskonale jak on, ale będę się starał. Będę się starał, jak tego się nie da. Elastiko. Tego się nie da powtórzyć. No tak mówię, że to jest niebywały technik i będzie bardzo ciężko. Żeby zrobić coś no ale nie patrząc, przeciwnik płacił na elastiko, tak? Tak, tylko nie za piłkę. Elastiko może nie wyszło, ale kapitanem jest dobry. No akurat tak, to trzeba przyznać. Trzeba pochwalić, że Szymon to jest naprawdę dobry człowiek i dobry kapitan. Dobry krajcar już, tak można powiedzieć. Jako jeden w Fatimie przez całą drogę, nie? No właśnie. 300 na kolanach. 300 metrów na kolanach. Nie, Stefan też. Chociaż Marcel Stefaniak jako cały, drugi też do rady chyba cały. Nikomu, nikomu nie. Tak, że wiesz. Dał radę. Stefan dał radę. Ale jednym z cichych odkryć na razie tego turnieju jest wasz czwarty współlokator, nie wiem. Michał Czuł, ja niestety zrobił sobie od nowe. I niestety chciał na ciepłej wody do wanny. I wylał sobie po 15 minutach i była już cała, idealnie na tym. Musiał wypuścić i teraz sobie leży się nie wodzie. Więc pewnie na wieczór już nie będzie ciepłej wody, jak wczoraj. Michał Król już jest profesjonalistą i to widać właśnie po jego grze, że na początku, który przychodził do Legii, nie miał aż takich umiejętności, a ciężko pracował i doszedł do etapu, że... Charakteryzuje go pracę przede wszystkim. Może jak z równym grać z Hiszpanią. Ciągnie się za tą tutaj łatka najbardziej profesjonalnej osoby z całej kadry, czyli wyważona dieta, odpowiednie podejście, sen. Czy to prawda? Jeszcze fachowe lektury cały czas czytasz, widzę. No tak, to prawda. Staram się jak najlepiej podchodzić do tego, co robię. Bo wiem, że gdzieś to w przyszłości na pewno zaprezentuję. Mhm. I to generalnie to jest to, co chcę robić, tak? I chcę dawać siebie maksa. Ale dużo się też właśnie mówi, że młodzi piłkarze olewają taką pracę nad sobą, a słyszałem właśnie, że ty dużą wagę też przykładasz do treningów indywidualnych, tak? No tak, to prawda. Mam też swojego trenera mentalnego, który mi w tym pomaga. No i to mnie też dzięki niemu. Co ile się z nim spotykasz na przykład? Teraz już mniej. Wcześniej się spotykałem 2 razy w tygodniu. No to było jakoś 3 miesiące temu. I czujesz, że to ma przełożenie na twoją dyspozycję na boisku? Tak, bardzo. Czuję, że wtedy jakby się najbardziej właśnie mój rozwój poszedł do góry, że złapałem taką pewność siebie. No i nie było jakichś tam problemów większych z koncentracją. No i czułem, że się rozwijam. A to dla mnie najważniejsze.